Cześć, tu Karolina. Witam Was prosto z mojej łazienki w filmie, który ostatnio wielokrotnie zapowiadałam i na który wiele z Was, mam nadzieję, czeka. Jest to moja wieczorna rutyna pielęgnacyjna. Jest teraz przed godziną 21 i zazwyczaj robię to przed pójściem spać, albo kiedy przygotowuję się do pójścia spać, więc powiedzmy 21:30, nie ma to większego znaczenia. Jestem w łazience, troszkę jest pogłos, mamy sztuczne światło, ale powiem Wam szczerze, jest mi strasznie gorąco, ponieważ za chwilę zazwyczaj mam włączoną wentylację, ale oczywiście na potrzeby jakości audio musiałam ją wyłączyć, także nie myślcie sobie, że mam jakiś wspaniały lniany szlafrok na sobie, to jest lniana sukienka, ale myślę, że ona się bardzo w taki łazienkowy, właśnie trochę takie domowe spa, w taki klimat pasowuje. Także to, co dzisiaj będę robić, moi drodzy, to jest oprowadzać Was krok po kroku po tym, jak moja wieczorna rutyna wygląda, rutyna pielęgnacyjna, także nie będziemy tutaj wchodzić pod prysznic, balsamować ciała, nic z tych rzeczy. Wiążę sobie włosy, żeby było wygodniej i moja twarz się trochę w ogóle świeci, dlatego że jest naprawdę strasznie gorąco. Przechodząc do rzeczy, mam na twarzy odrobinę takiego kremu BB, który nałożyłam rano i oczywiście trzeba go zmyć. I powiem Wam, że oczyszczanie twarzy jest chyba zasadą moją numer jeden, jeśli chodzi o dbanie o cerę. W ogóle tak jak widzicie, chociaż nie wiem, czy to widać przy tej jakości, moja cera nie jest w jakimś cudownym stanie. Raz na jakiś czas coś jej tam wyskoczy i ja to akceptuję. Moja cera ma dużo też przebarwień, więc ja ją obserwuję, dbam o nią, robię co mogę, ale wiele czynników wpływa na jej stan. Może to być zmiana wody, stres oczywiście, czyli coś, czego nie da się wyeliminować, no właśnie wszelkiego rodzaju podróże, czy też bycie w zamknięciu, noszenie make-upu. Ja staram się make-upu nie nosić na co dzień, ale czasami tak się zdarza, że nakładam właśnie jakiś delikatny krem BB. Dzisiaj nie mam nic na oczach, no to mam lekko pomalowane brwi. Także użyję mleczka do demakijażu. Mleczka, to nie jest mleczko, to jest żel olej do demakijażu z Taupy, o którym mówiłam ostatnio w ulubieńcach. On nie wymaga użycia żadnego, słuchajcie, wacika. Ja po prostu go spłukuję. Także nakładam go sobie na twarz w ten sposób i go wmasowuję. I powiem Wam, że ten efekt jest bardziej widoczny oczywiście, jak mamy na przykład malowane oczy, które tutaj się dzieją różne dziwne pandowe rzeczy. Ale ja sobie go tak wmasowuję, oczywiście zgodnie z tym, co jest na instrukcji, i zaraz będę go spłukiwać. Także w ogóle ja testuję bardzo dużo produktów, bo mam też ten niesamowity przywilej, że po prostu dostaję dużo rzeczy od firm. W związku z tym raczej trudno jest mi polecać produkty na zasadzie takiej, że to mi się sprawdza od lat i tego używam, bo lubię testować nowe produkty, lubię dawać Wam znać, czy coś się sprawdza, ale przez to jest zawsze rotacja. Jak mnie pytacie właśnie o to, czego używam, no to niestety, niestety, cały czas się u mnie zmienia. Ale zaglądajcie zawsze do ulubieńców, bo ja wtedy na bieżąco dzielę się z Wami moimi odkryciami i wtedy Wy możecie być na bieżąco z tym, co ja polecam. Także teraz pozwólcie, że to spłuczę. No i właśnie, mogłoby się wydawać, słuchajcie, że skóra jest już oczyszczona, ale jak dla mnie to zdecydowanie nie wystarcza i ja zazwyczaj myję buzię żelem. I żel, którego teraz używam, niestety go przy sobie nie mam, nie mam opakowania, ale pokazywałam go Wam w ulubieńcach. Jest to żel z John Masters Organic z sobio.com.pl. Oczywiście jak zawsze linki u dołu, mam dla Was rabat Karolina 10, to jest stała sprawa. Natomiast ja go przelałam do takiego mniejszego flakonu, ponieważ po prostu byłam na wyjeździe, więc mam go w tej wersji. Akurat to jest, słuchajcie, żel też bardzo fajny, z takiej marki Osea, to się chyba czyta. To jest marka z Kalifornii, bliska mojemu sercu.
to się nazywa Ocean Cleanser, ale mam tutaj właśnie ten żel z John Masters Organic, to jest chyba róża z lipą, tak mi się wydaje, i to jest bardzo fajny produkt. Natomiast druga rzecz, może być, najpierw umyję tę twarz, może tak. Dobra. Natomiast ja jeszcze rotacyjnie, oprócz tego używam raz na jakiś czas, na przykład kiedy jestem pod prysznicem, moich ukochanych mydeł z Purite i powiem Wam, że one są po prostu wspaniałe. Polecam Wam serdecznie odwiedzić butik Purite w Warszawie, ale też możecie oczywiście zamawiać online, ale muszę Wam pokazać, tylko spłuczę sobie mój żel. O tych mydłach możliwe, że słyszeliście, ponieważ są to mydła kultowe i teraz taki pro tip, słuchajcie, ode mnie. Oczywiście się śmieję z tym pro tip. Jeżeli macie swój ręczniczek do twarzy, co Wam bardzo, 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 bardzo polecam, to jest ważne, to przeznaczajcie jedną stronę na brudną twarz, czyli właśnie twarz po demakijażu, i drugą stronę na twarz już po finalnym oczyszczeniu. Tak, wydaje mi się, że to jest dobra opcja. I zanim przejdę dalej, to chciałam Wam pokazać, bo mam mydło właśnie Purite. Jeżeli Wy o tych mydłach nie słyszeliście, to usłyszycie teraz. One wyglądają po prostu jak ciastka. One są kultowe, są przepiękne. To jest akurat róża z wanilią. To jest u mnie nówka i jeszcze nie używałam, ale chciałam Wam pokazać. To, co jest bardzo, bardzo ważne, po oczyszczeniu twarzy od razu nakładamy tonik i tonik nakładamy po każdym kontakcie twarzy z wodą dla wyrównania naszego pH. I tutaj mam najnowszy tonik z Purite, właśnie z Purite, przeciwtrądzikowy. Ja uwielbiam się tak mocno nie wspikać, ale wystarczą takie dwa psiki. To jest ten przeciwtrądzikowy, ale też Wam serdecznie polecam ten Tonic Firming. W sumie każdy. I ten przeciwtrądzikowy ma znacznie większy skład, no i on jest właśnie dla cery z problemami, bo chociaż moja skóra wygląda całkiem nieźle, to nadal jest to cera trądzikowa, jest to też cera, która ma skłonności do przebarwień. Ten tonik rozwiązał mi się świetnie, ale teraz właśnie używam tego przeciwtrądzikowego i zapomniałam chyba powiedzieć, że wszystkie kosmetyki, które Wam pokazuję, są wegańskie, chciałam powiedzieć bezglutenowe. Wegańskie, niedestowane na zwierzętach i jak najbardziej przyjazne środowisku, jak jestem w stanie to zorganizować na dzień dzisiejszy. Także to jest chyba też taka ważna wiadomość, że robię co mogę, każdy z nas codziennie podejmuje decyzje zakupowe. Jeżeli mam w domu rzeczy, które nie są idealne, to ich nie wyrzucam, tylko je wykorzystuję do końca i zawsze staram się wybrać najlepszą opcję, najbliższą mojemu sercu, najbardziej zgodną z moim podejściem do życia, ale też nie daje się zwariować. No i teraz, moi drodzy, zaczyna się zabawa, bo ostatnio w ulubieńcach mówiłam Wam o Jade Rollerze, czyli o moim nowym gadżecie, który odkryłam, pomimo że mam go już od wielu miesięcy, ale u mnie tak to jest właśnie z trendami. I postanowiłam, że pokażę Wam, jak go używam, ale zanim to nałożę sobie serum. Tutaj mam coś takiego, co się nazywa, słuchajcie, Everyday Oil. Pojęcia nie mam, co to jest za firma, ale dostałam go podczas eventu Lacey Phillips, którą kocham. Dajcie znać, czy ktoś o niej słyszał, a jeżeli nie, to chętnie o niej opowiem. W każdym razie tam była taka właśnie goodie bag i dostałam właśnie ten olejek. Używam go tylko i wyłącznie dlatego, że zaraz będę Wam pokazywać, jak stosuję to narzędzie fikuśne. Nie komentujcie moich technik nakładania produktów, bo jestem zupełnie, zupełnie nie ekspertką w tej dziedzinie. Wiem, że powinno się tak to robić. O, słyszycie? Tak od dołu do góry. W każdym razie, dobra, nakładam ten olejek. Po co? Po to, żeby Wam pokazać, o co chodzi z tym Jade Rollerem. Jade Roller to jest takie bardzo proste urządzonko. Moje jest z kryształu górskiego, też do kupienia na sobie.com.pl.
Polecam. Też ta zniżka tam obowiązuje. I to służy do masażu twarzy. Masażu twarzy, który ma za zadanie przesuwać naszą limfę, sprawiać, że nasza skóra jest bardziej jędrna i mniej zapuchnięta. I to, jak ja to robię, to po kilka razy, powiedzmy po 5 razy w jednym miejscu, zaczynam od dołu, tutaj wzdłuż szczęki i idę sobie pasmami do góry. I tak, słuchajcie, upływa kilka radosnych minut. I teraz kluczowa sprawa jest taka, że ja trzymam mój Jade Roller w lodówce, dzięki czemu on jest teraz taki przyjemnie chłodny, no i tym bardziej wpływa pozytywnie na zmniejszenie jakiejś tam opuchlizny. I na przykład zdarza mi się, że obudzę się rano zapuchnięta, na przykład kiedy było bardzo gorąco w nocy, i wtedy jest to cudowne rozwiązanie, żeby się pozbyć opuchlizny pod oczami, szczególnie używając właśnie tej drugiej strony, którą Wam za chwilę zademonstruję. To, co jest ważne, to żeby właśnie nałożyć wcześniej jakiś taki olejek czy serum, no żeby po prostu tej twarzy tak nie wycierać, tak? Tylko żeby przy okazji też lepiej nam się ten produkt wchłonął, no i żeby nam to tutaj delikatniej, przyjemniej się ślizgało po twarzy. Ale tak jak Wam mówię, ja jestem nowa w tym świecie. Przez czas pandemii, która nadal trwa notabene, tylko przez ten czas, powiedzmy, izolacji, ja się zdecydowanie wkręciłam w pielęgnację cery. Doceniłam to, jak świetnie jest się nie malować, tylko naprawdę poświęcić dużo uwagi pielęgnacji i dzięki temu malować się tak nie trzeba. Jeżeli widzicie, że robi się coraz bardziej czerwona, to dlatego, że tutaj mega gorąco. No plus, umówmy się, pocieram sobie twarz. No i właśnie, tutaj mamy tą drugą część, którą ja sobie tutaj właśnie pod oczami roluję, bo to jest idealnie dostosowane. I to samo z drugiej strony. To jest absolutnie nieinwazyjne i bardzo fajne. Polecam Wam robić to sobie na przykład, kiedy oglądacie serial wieczorem, zrobicie sobie Waszą pielęgnację, kładziecie się, czy siadacie sobie na kanapie i śmigacie Waszym rollerem. Jeszcze jak mi się zachce, to sobie tutaj zrobię wzdłuż brwi. No tak jak mówię, ja się tym bawię. Jeżeli macie jakieś lepsze wskazówki, to dajcie znać. O, na przykład wymyślałam sobie, że też robię w ten sposób. Czy to ma sens? No, nie wiem, ale powiem Wam, że widzę różnicę i nie wiem, czy widzieliście. Ja to zauważyłam dopiero jak montowałam film. Czy to było ulubieńców, którzy byli 2 tygodnie temu, to zobaczyłam, że moja twarz naprawdę wygląda szczuplej, i wtedy właśnie to było po jakichś 2 tygodniach czy 10 dniach, kiedy rzeczywiście, nie wiem, tak co drugi dzień to robiłam. Także to jest naprawdę praktycznie efekt instant i można to robić codziennie. No jest to coś wspaniałego. Także to, co jest ważne, to żeby umyć też naszego rollera. Ja używam do tego jakiegoś dowolnego mydła lub żelu, którego używam do twarzy, także za chwilę to zrobię. I wkładam do lodówki i on sobie czeka. Także polecam Wam serdecznie, dajcie znać, czy o tym słyszeliście. I tak jak mówię, taka ciekawostka na mój temat jest, że ja wiedziałam o tym, że takie narzędzia istnieją, miałam go od miesięcy i dopiero teraz się za niego wzięłam. Słuchajcie, mam tutaj jeszcze takie oleum z Purite, oleum pokrzywowe, które stosuję punktowo na moje jakieś ewentualne wypryski. Zamiast jakiejś maści, to jest też naturalne, wspaniałe. To jest na bazie oleju z pestek winogron. Także serdecznie Wam polecam. I może zanim przejdę do kremu, to moment na higienę jamy ustnej. Ja mówiłam Wam to wiele razy chyba, że w 2019 miałam takie postanowienie, żeby nitkować zęby i od tego czasu można powiedzieć, że nie opuściłam ani jednego dnia, z czego się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. No chyba nie muszę Wam mówić, jak ważne jest nitkowanie, ale to, co istotne, to żeby nitkować zęby przed ich szczotkowaniem. I tutaj mam wspaniałą, słuchajcie, nić dentystyczną, czyli moje najnowsze odkrycie. Nie ma ona żadnego zbędnego opakowania, ponieważ była tylko w kartoniku. I przechodząc dalej, jeśli chodzi o mycie zębów, to chciałam Wam pokazać właśnie szczoteczkę, która jest zrobiona
z recyklingu. U mnie ten temat był poruszany wielokrotnie, jakby kwestia szczoteczek do zębów, tego jak zanieczyszczają one planetę jest myślę bardzo, bardzo powszechna i uważam, że taka szczoteczka jest cudowną alternatywą dla zwykłej szczoteczki do zębów. I co? Aha, jeszcze w tym zestawie jest pasta do zębów, też oczywiście z tej linii Green Clean i ona też jest naturalna, tam jest 98% składników naturalnych, nie ma mikroplastików, które ponoć bardzo, bardzo często występują w pastach do zębów. Jeśli chodzi o opakowanie w ogóle tych produktów, to one są totalnie minimalistyczne, czyli tak jak Wam pokazywałam nić, to jest po prostu taka rolka i ona jest w kartonikowym opakowaniu. Tak samo w kartonikowym opakowaniu jest szczoteczka. No mega fajnie to wygląda moim zdaniem. I co więcej, to opakowanie też jest z recyklingu. I ta sama sytuacja jest tutaj w przypadku flossera. Ja nigdy nie używałam flossera, więc dajcie znać, czy używacie i czy sprawdza się lepiej od nici i czy jeżeli nitkuje, to czy flosser jest tutaj konieczny. Także ja myję zęby i jeszcze oczywiście nie zapominam o tym, że muszę nałożyć krem, bo jeżeli właśnie używam tego Jade Rollera, to nakładam serum, ale na co dzień tego serum nie nakładam, bo też nie chcę jakoś specjalnie tej twarzy zalepiać. Także pozwólcie, że umyję zęby. Podsumowując, kochani, mega mnie cieszy, że opcje przyjazne środowisku, jednocześnie przyjazne weganom, przyjazne naturze są dostępne w normalnych drogeriach, a nie tylko dla wtajemniczonych na jakichś dziwnych stronach w kosmicznych cenach. Także szczegóły macie oczywiście w opisie, a ja na sam koniec nakładam jeszcze krem. Ostatnio Wam pokazywałam krem, którego używałam, czyli Krajna z sobiocom.pl. Zostawiam Wam link, wiadomo, który bardzo, bardzo, bardzo lubię. Kolejny krem, który ja uwielbiam, to jest krem z Purite. Słuchajcie, ja go tutaj mam. Gdzie ja go mam? Mam opakowanie po nim, to jest Face Mousse. Face Mousse. Polecam, jest superowy. Ale obecnie używam tego kremu właśnie z tej serii przeciwtrądzikowej. On jest ekstra. Ja w ogóle bardzo lubię kosmetyki, które tak pachną ziemią, ziołami. Takie mało aromatyzowane, perfumowane, a takie ziemiste właśnie. Także nakładam sobie ten krem na twarz i tak jak Wam mówię, zazwyczaj po toniku jest od razu krem, a jeżeli używam Jade Rollera, to jeszcze dochodzi olej. Ale też mówię, jeżeli macie cerę problematyczną, to ja bym z tym olejem uważała. Dajcie znać. O Jezus, ja nie umiem nakładać tego kremu. Chciałabym nakładać krem tak profesjonalnie. Tak ładnie wygląda, jak ja to robię, a ja po prostu no uczę się. No, także kochani, to jest moja rutyna pielęgnacyjna. Dajcie znać, co Wy robicie. Ja jestem raczej minimalistyczna. O, jeszcze na koniec mam tutaj Boże, jak to się nazywa? Nie pomadkę, błyszczyk, balsam do ust. To się nazywa Lashes Lip Butter z Lush Botanicals, oczywiście sobiocom.pl, klasyk. I zawsze go nakładam przed pójściem spać. I tak wygląda moja twarz. No. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście i może Was na przykład zainspirowałam do tego, aby zadbać o swoją pielęgnację. Uważam, że make-up jest super, ale nic tak nas nie upiększy i nie sprawi, że będziemy się lepiej czuli w swojej skórze, jak zadbana cera. Także takie przesłanie dzisiaj ode mnie. Czekam na Wasze właśnie triki. Dajcie znać, czy macie ochotę też obejrzeć poranną rutynę kosmetyczną. W ogóle się zastanawiałam, czy nie zrobić jakby wieczornej rutyny takiej całkowitej, ale skupiałam się na pielęgnacji, bo ostatnio jest to absolutnie mój konik, oczywiście pielęgnacji twarzy. Także Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w poniedziałek w podcaście i za tydzień w piątek w filmie. Pa!